Projekt reliefów tak naprawdę zakiełkował w głowie w 2010 roku. To był rok rocznicowy, jeśli chodzi o kompozytora Andrzeja Krzynowskiego, 20 lat od śmierci. Wydaje się to oczywiste, że jeśli mamy cykl utworów, to byłoby na pewno wskazane, aby wszystkie je zaprezentować chociażby na jednym koncercie czy na jednym albumie płytowym. Każdy z tych utworów jest zupełnie inny. Oczywiście wiele można znaleźć tożsamych zagadnień, czy to kwestii rytmicznych, czy pewnego rodzaju kształtowania formy, czy całej narracji muzycznej. Natomiast myślę, że w tych wszystkich utworach można znaleźć taki troszkę przegląd środków kompozytorskich, które kompozytor wykorzystywał w całej swojej twórczości. Jedna z kompozycji została przeznaczona na wiolonczele solo. Jest to około 10-minutowa, bardzo frapująca, narratywna w charakterze kompozycja. Kompozycja, która opowiada pewną historię, przeprowadza słuchacza przez ciąg wydarzeń muzycznych. Co nie jest być może takie częste w muzyce najnowszej, która bardzo często ma albo słuchacza szokować, albo wprowadzić w jakiś niezwykły stan. Wykonaliśmy 9. relief Andrzeja Krzanowskiego. Na pewno bardzo duże wyzwanie dla nas w sensie kolorystycznym i koncepcyjnym. Znajdujemy się w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy organach Walkera z lat 90. Jest to wspaniały instrument, niedawno modernizowany był stół gry, wyposażony w komputer pokładowy, czyli w urządzenie elektroniczne typu Zecer. Instrument posiada szereg rozmaitych możliwości kolorystycznych, które były tutaj niezwykle ważne w ukształtowaniu dzieła reliefu trzeciego. Występuje w około 8-minutowym reliefie czwartym z towarzystwem dzwonów rurowych. I muszę przyznać, że jest to wielka przyjemność. Już chyba to jest moja trzeci wykonywany utwór Andrzeja Krzanowskiego w trakcie 2 lat. I upatruję w tym reliefie skromna. Natomiast z takim poczuciem, ładunkiem wewnętrznego napięcia, które według mnie bardzo właśnie odpowiada do określenia relief. Pierwszy z nich, który został nagrany, jest przeznaczony na perkusję i akordeon. Jest to relief 7. Natomiast kolejny, który nagraliśmy, jest to relief 4, przeznaczony na sopran i dzwony rurowe. Muzyka Andrzeja Krzanowskiego pełna jest niesamowitych refleksów barwowych. Jest to muzyka sonorystyczna, eksplorująca możliwości barwowe instrumentów perkusyjnych, akordeonu oraz głosu śpiewaczki. I dzięki takiemu właśnie połączeniu możemy poznać dźwiękowy świat Andrzeja Krzanowskiego